Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, kolejny odcinek Stalkera, Stalker Lost Alpha. Przypominam wam, że odcinki były przerwane ze względu na to, iż gra mi się krzaczyła. Po prostu nie szło przejść dalej. Przeszperałem internet i znalazłem rozwiązanie. Trzeba było zainstalować jakąś taką, no nie wiem, jakiś taki pliczek plus jeszcze Xvida wgrać nowego, innego, i o dziwo przechodzi, także teraz zobaczycie tą scenę. Oczywiście Stalkera będzie więcej na kanale, ponieważ Wiedźmin 2 się skończył, a Wiedźmin 3 będzie dopiero zaczęty, jak ja skończę czytać wszystkie książki Sapkowskiego o Wiedźminie, ponieważ chcę, żeby Wiedźmin 3 to była seria troszeczkę inna niż te wszystkie na YouTubie, i o to się postaram. Wiem, że Wiedźmina 3 jest na YouTubie po prostu multum, wszyscy to nagrywali na wszystkie możliwe sposoby, ale mój sposób będzie trochę inny. Miejmy nadzieję, że to się uda i że się wam spodoba. Dobra, czyli idziemy teraz do tej sceny, gdzie się krzaczyło. Mam nadzieję, że tym razem się nie skrzaczy, ale nawet gdyby tak się stało, to mam save'a już po tej scenie. Dobra, słuchajcie, idziemy. Przypominam, że tutaj na bagnach, może tak, gdzie to moje zadanie jest? O, to jest to. Spotkać się mam z doktorem i to jest właśnie tutaj. Helikopter bronił dostępu do tego, ale jakoś tymi tatarakami udało się tutaj przejść. Thank God you're alive! Seems the colonel called off the patrols in time. It would have been better if they were called off sooner. How are you feeling, Strelok? Is your memory coming back? I am worried about your condition. After what's happened, I can't imagine. Shh. Do you hear that sound? What? I don't hear anything. No i przeszło. Welcome, my friends. Let our meeting begin. Are you ready to follow our plans, even if the price will be your life, Agent? Yes, Master. I humbly await further instructions. Your enthusiasm is praiseworthy, but you must understand that this creature, this human, has power which none of our previous ancestors could achieve in their wildest imagination. You must follow him. Observe, and when the time comes, do what you must. And what if he succeeds and discovers too much? Our origin is sacred. He shall never know the truth. Can we just kill him? This human cannot be controlled and may transform at any moment to something beyond our control. Who knows what the consequences will be? What about our great athlete? One individual decide our test. The pyramid is not soon if we don't do something. We have thousands of branches in our federal government. Silence! If we step back, all that we worked for thousands of years will have been for nothing. We cannot allow that. Agent, do you have any questions about the goal of your mission? No, Majesty. It will be done. By the power vested in me, I declare this forum closed. Vite, iuduci modem, illustratione, finis noster, adios.
No, czyli Illuminati, kurka wodna. Okej. Gra zapisana. Ja chcę zobaczyć, czy tutaj mogę szaber zrobić. Dziadek, czy tobie potrzebne to wszystko jest? Nie. To mi się przyda. Mi się wszystko przyda, dziadziula. I tutaj to, co masz w szafce też. Tu jeszcze pomyszkujemy. Proszę bardzo. Ho, ho, ho! Bandaże, apteczki, te żółte nawet. A w piecyku? Nic. Powinni coś takiego porobić. Słuchajcie, taki piec kaflowy to byłby naprawdę świetny na ukrywanie różnego rodzaju rzeczy. Dobra. Jeszcze pogadam z doktorkiem. Myślałem już, że do nas nie wrócisz. Położyłem cię do łóżka i dałem ci solidną dawkę leków, mając nadzieję, że ci się poprawi. Co się stało? Widziałeś coś we śnie? Chyba to, co mi dałeś na łeb, zrobiło mi papkę z mózgu. Nie martw się, dziwne sny są efektem ubocznym tego specyfiku. Nie pozwól im wejść do twojej głowy. Mam dla ciebie tabletki, ale gdyby coś się działo, odwiedź mnie później. Przy okazji, jesteś tu po swoje PDA. Czego ode mnie chcesz? Jestem w kontakcie z naszą grupą. Nie wiem, gdzie możesz ich znaleźć. Skontaktuję się z Kłem i spróbuj wywołać przewodnika. Tylko tak można skontaktować się z duchem. Kryształ ma zaskakujące właściwości, rzadkie znalezisko. Jego fragmenty służą do naprawy PDA i innych elektronicznych zabawek. Artefakt to łup po jakichś stalkerach. Duch coś wiedział w tej sprawie, ale został ranny. Jacyś durni najemnicy go zaatakowali. To ich sprawka. Powinieneś pójść do starej kryjówki i pogadać z duchem. On wie więcej na ten temat. Kryjówka, nic nie wiem. Nie pamiętam. Cholerne pranie mózgu. Pewnie będziesz potrzebował trochę czasu, zanim wszystko ci wróci. Omówmy to później. Omówimy to później. Nie martw się, zaznaczę ci pozycję ducha na PDA. O, a tu masz jeszcze obwody dla Sacharowa. Znajdź ducha i porozmawiaj z nim. Otrzymany przedmiot tekstolit. Cześć, nazywam się Duch. Jestem po wschodniej... stronę w piwnicy obok opuszczonej wioski. Spróbuj znaleźć. Dzięki, doktorze, idę spotkać się z duchem. Kiedy wrócę, opowiesz mi więcej o mnie. Okej. Okay. Znajdź ducha, porozmawiaj z nim. Czy to będzie na tej mapce? Nie. Ulala. Kurka wodna, jest kawałek ładnej drogi. Jeszcze likwidacja grupy tutaj jest. Zabij zombie. Wróć po nagrodę. A zombie gdzie są? O kurczę, tu, a nagroda? Też tu, dobra.
Okej, okay, czyli tam siedzi w piwnicy. Teraz ciekawy jestem tylko, czy... tam jeszcze jest jakiś domek. Pomyszkowałbym ja na tej mapce. Niczego nie widziałem jeszcze. Okej, okay, gdzie to wyjście? A, zlikwidowałem. Dlaczego mi się to wyłączyło? Już nie pamiętam, jak się to robiło. No dawaj, jak się to kurka zaznaczało? A, jest. Dobra. Okej. Okay. Chcę zobaczyć, co jest w tym domku. Kurka! Wchodzą do wody. To mnie ratuje. Gdzie jest ta amunicja do tego? Jest chyba to. A to jest amunicja 5,56, czyli to jest to. Kurka wodna! Jak się przestraszyłem! Zachodzi, spoko, zachodzi!
Dobra, nic tutaj nie ma. Został jeszcze jeden zbójnik. Tutaj mają jakąś, kurczę, kanciapę zbójnicy i jeden tu gdzieś został. Albo uciekł, a nie, nie żyje. Kurka, jest ten refleks. Jak Callahan. Okej, nie ma więcej. A nie. Świniaczek ich zaatakował. A tu drugi. Jeszcze jeden, no. To chłopakom nie poszło. Mają tylko wódkę, nic więcej. No co za... Spodziewałem się. Przeszukaj schowek. Nic nie ma. A w beczce? Nic nie ma. Tu jest jakiś jeszcze namiocik, czy to coś? Niby jest gdzieś blisko anomalia. Ale ja nic nie widzę. Niby tu jest. Wyraźnie mi coś pokazuje, że tu. Czy to... Dobra, zapiszę i wejdę tu. Proszę, kurka, takie dziadostwo jest tu. Takiego czegoś to ja nie widziałem w zwykłym Stalkerze, jak grałem, naprawdę. O. Dobra. Jest wózek, niestety nie można wejść. Kurczę, dlaczego nie zrobią Stalkera dwójki, no? Dobra, którędy można wyjść? Tamtędy. Dziabnę tu przez tą wodę. Kurka.
szczęście one są bardzo wolne. Już myślałem, że minę. Jest anomalia przede mną. Jestem ciekawy, czy na tę wieżę można wchodzić. Pójdę i sprawdzę. Zamknięta. Troszkę tego promieniowania dostałem. Dobra, idę do wyjścia. Tutaj rozwalony most. Zobaczmy, czy też będzie promieniowanie. Tu nie ma. O, tu można wchodzić. Jest, są rzeczy dobre. Nic nie ma. No i nic nie ma. Tak świetnie można było zrobić, na przykład, że bagno to jest bagno, że można jakoś ugrzęznąć. Dobra, wychodzimy z tej niegościnnej mapki. Na pewno jeszcze tu wrócę. Jest tak pomieszane to, co było w zwykłym Stalkerze, z tym, czego nie było, że za bardzo nie wiem, w którym momencie gry się obecnie znajduje. Okej, słuchajcie, tu trzeba po prostu przejść prawdopodobnie.
będzie. Martwe miasto. Trzeba je przejść tą główną ulicą i już. Jakieś dziadostwo, ale co to za potwór? No takiego czegoś to jam jeszcze nie widział w tej grze chyba. Jeszcze raz spróbuję. O kurka wodna!